Szczęść Boże wszystkim, witam Was, Mateczek. Dzisiaj chciałem przedstawić program do komunikacji z wyspą Bekofa BK9000 w oparciu o protokół Modbus TCP i bibliotekę libmodbus. Zajawka już była w poprzednim filmie, teraz spróbuję ogarnąć temat, czyli pokazać, jak napisać taki program od początku. Na początku msys. MSys jest to takie środowisko programistyczne, które pozwala zainstalować wiele bibliotek dostępnych w środowisku GNU Linux pod Windowsem. Jedną z takich bibliotek jest libmodbus. MSys posługuje się menedżerem pakietów znanym z Arch Linuxa, czyli Patchman. SS, czyli Search. Wyszukujemy bibliotekę, czy jest. Libmodbus. 64 bity. Kopiuj. Można ją zainstalować. Instalacja to jest minus S. Biblioteka została zainstalowana. Odpalamy Qt Kreatora. Utwórz nowy projekt. Aplikacja Qt Widgets. Wybierz. Zrobimy sobie wstępne, czyli tak, grubbox 1, grubbox 2. I 0. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I ustawmy to. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem.
Q0, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7. 8 bitów wejściowych, 8 bitów wyjściowych, dane z analoga i progress bar. Taki mini, jak gdyby PLC-czek. OK. No i to mówię, graficznie byłoby tyle. Przejdźmy do edycji Main Window H, Main Window CPP. Stwórzmy tablicę wskaźników do tych diodek. Ctrl C, Ctrl V. Okidoki. No niestety teraz, jeżeli stworzyliśmy to w sposób graficzny, to trzeba te diodki władować do tablicy. Potem się łatwiej posługiwać, czyli ja to najpierw skompiluję. Czyli
przyciski załadowane, a wskaźniki do przycisków załadowane w tablicę. Potem można się wtedy posługiwać pętlą for, ewentualnie indeksem, żeby ustawić ich stan. OK. Czyli wstępnie interfejs graficzny tego naszego programu został przygotowany. Teraz jedziemy już do pracy. Dodamy dwie klasy, bo cały program będzie się opierał na dwóch klasach. Pierwsza klasa to będzie klasa oparta na wątku, czyli triad. Dodaj. Dodaj nowy, klasa C++, wybierz. Niech ta klasa będzie się nazywała PLC Triad. OK, troszkę ją zmodyfikujemy. Mamy. Czyli nie QObject, tylko QTriad. Sprawdźmy, czy nie ma błędów. W klasie PLC Triad główną funkcją jest reimplementowana funkcja run, czyli ta funkcja, która odpowiada za stworzenie nowego wątku. Dodamy jeszcze funkcję. OK. Refaktoryzacja. Tutaj w funkcji, aha, dobra, jeszcze sekundkę, PLC triad, dodamy jakąś zmienną. Przepraszam, pomyłka ze stylu. OK. Zatrzymanie wątku. Funkcji run damy. Nieskończona pętla, dopóki wątek będzie trwał. Odczyt danych, wykonanie programu PLC i zapis danych. Szablonik.
Główną natomiast takim workerem, który będzie się wykonywał wątku, będzie to taki PLC Engine Modbus, coś takiego jakoś nazwiemy. Czyli dodajemy nową, kolejną klasę. Dodaj nowy. Klasa C++, wybierz. OK. Teraz tą funkcję, jak wyposażymy właśnie w takie funkcje składowe jak connect to IO, czyli połączenie do wyspy, disconnect z IO oraz pętle PLC, czyli loop PLC. Takie podstawowe jakby funkcje, które powinna ta klasa spełniać. OK, mamy trzy podstawowe funkcje. Teraz tak, refaktoryzacja. I teraz jeszcze raz wrócimy się do PLC Triad i teraz możemy sobie zapisać mniej więcej, jak to powinno wyglądać. Czyli PLC. Aha, najpierw include. Nie ma podpowiedzi, więc zrobię sobie na chwilę kompilację, żeby on sobie to odczytał. O, już widzi. PLC Engine Modbus, OK. Tworzymy obiekt i teraz tak, PLC connect to IO po połączeniu while. Oczywiście można sprawdzić, czy się połączył, czy nie, ale damy start już jest, OK, czyli tutaj PLC engine. Tu będzie w pętli wykonany jak gdyby ten program loop, a jeżeli wyskoczy z pętli, to będzie. OK. I mniej więcej tak będzie wyglądała strukturka tego pliczku, tego wątku jak gdyby, oddzielnego wątku z komunikacji z wyspą. Teraz przejdźmy PLC Modbus H. Co nam tu jest potrzebne? Mianowicie potrzebne są nam, żeby odczytać z wyspę, tablica 8-bitowa tablica bool. Czy uint? Nie pamiętam. Zobaczymy. Zrobimy najpierw bool. A uint.
wejścia, tablica wejść. Będziemy sprawdzać, czy wejście się zmieniło, czy nie, czyli dokładnie to samo. Teraz. Okidoki. Dodajmy bibliotekę z Modbusem. Stop, 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 stop. Start. Obiekt Modbusa. MB będzie wskaźnik do obiektu Modbusa. Teraz tak, no mamy już jakby początek. Więc spróbujmy teraz PLC Triad, PLC Engine Modbus. Connect to IO, czyli połączyć się z wyspą. MB to się równa Modbus New TCP. Teraz tak, potrzebny jest ten adres i port. Czyli adres IP naszej wyspy to będzie 169. Kropka 254, kropka 133, kropka 5, kropka, port 502, czyli klasyczny port Modbusa TCP. Okidoki. Na razie nie sprawdzam żadnych błędów, bo po każdym takim wywołaniu należałoby sprawdzić, czy dana funkcja nie ten. Nie ma błędu. OK, mamy connect to IO, disconnect from IO. Będą to dwie funkcje. Disconnect to IO to będą to dwie funkcje Modbus Close. I lub PLC, czyli pętla sterownika.
co należy w takiej pętli obsłużyć, a mianowicie odczytać. Tych funkcji jeszcze nie mamy napisane. Wywołać lub wykonać jakiś programik po odczytaniu. I zapisać wyjście. Zadeklarujmy te dwie funkcje. Read input, read output. Refaktoryzacja. Refaktoryzacja. OK, mamy te dwie funkcje, czyli odczyt wejść i zapis wyjść. PLC, OK. Read input, czyli napiszmy funkcję odczytającą wejść, odczytającą wyspę, czyli pierwszą wyspę wejściową. Read bits, read input bits, MB, adres to będzie 0. Potem ilość tych wejść, które chcemy odczytać, to będzie 8. I gdzie chcemy to odczytać, czyli i. Tablica tych zmiennych. Okay. W tym momencie tak naprawdę biblioteka libmodbus powinna nam odczytać te wejścia. Teraz, jeżeli mamy odczytane, możemy pętlą for ewentualnie sprawdzić, czy wejście jakieś się zmieniło, żeby wysłać powiadomienie do interfejsu graficznego. Czyli for if i wejście i różne od i memory jeśli różne, wyemituj sygnał. Sygnał oczywiście jeszcze nie jest zdefiniowany, ale niech będzie input hange, input change, czyli wejście się zmieniło, wejście i przyjęło status i. I.
czyli numer wejścia i wartość wejścia. Emit. Taki sygnał trzeba dopisać w deklaracji sygnałów. Jeżeli już sprawdziliśmy, czy się ten zmieniło, to zaktualizujmy status odwrotnie, czyli imem i równa się II. OK, czyli w tym momencie po wykonaniu ten i mem przyjął z powrotem wartość i, jeżeli to się znowu zmieni, to kolejny sygnał zostanie wyemitowany. W ten sposób chcemy grafikę na interfejsie graficznym uaktualniać stan wejść z wysp Donbasa. Write output będzie bardzo podobny. Kopiuj. Tylko funkcja nie będzie read input, tylko write modbus. Write bits MB08 i oczywiście Q. For i tutaj też sprawdzamy, czy się któreś wyjście zmieniło. Właściwie to można zrobić przed tym, przed wysłaniem. Q. Mem. Output change. I QI. OK. Czyli jeżeli wyjście któreś uległo zmianie, trzeba powiadomić o tym interfejs graficzny i do tego służy ta pętelka, że tak powiem. Czyli mamy odczyt wejść, zapis wyjść i PLC Engine. Napiszmy jakikolwiek program, niech program to będzie zmiana stanu wyjścia na zbocze wejściowe. Czyli załącz, wyłącz jednym przyciskiem. Niech pierwsze wciśnięcie I0 będzie aktywowało wyjście, drugie wciśnięcie I0 będzie kasowało wyjście. Aby taki program napisać, najpierw zadeklarujmy. Dwie zmienne pomocnicze. PLS. Do wykrywania zbocza. Właściwie tylko tyle będzie potrzebne. PLS to się równa I0, czyli stan wejścia pierwszego. I0 and not PLS mem. PLS mem, memory, równa się I0. Dłużej oczywiście. OK. Jeśli zbocze wystąpi, Q0, Q0 równa się not Q0, czyli zaneguj wyjście z miejsca na przeciwne. OK. I zapisz wyjście. Teoretycznie taki szkielecik już coś powinien działać. Ewentualnie zobaczmy put.triad.ccp, mamy PLC Engine, jest stworzony, OK. Main Window H. Tutaj musimy nasz triad dodać, czyli obiekt ten include.
include.plc.triad. OK, dodajemy include w main window cpp. Przepraszam. Skoro nie tworzymy to przez... powinienem chyba przez new to zrobić, ale dla potrzeby plc triad już mówię. Przepraszam, main window h. Można tu stworzyć obiekt. Stworzony obiekt typu plc triad. Main window ccp. Startujemy wątek PLC. Triad stop. PLC white. Czekaj na zamknięcie wątku. Niech będzie 4 sekundy. OK. Okidoki. Spróbujmy skompilować. A, brak sygnałów podeklarowanych. Zobaczymy palce triad. Palce engine. Input change. Ctrl C. Na razie nie będziemy ich deklarować, ale trzeba je przynajmniej wykorzystywać, ale na razie trzeba je przynajmniej zadeklarować. Czyli signals. Numer int OK. OK, sygnały są, spróbujmy skompilować. Nie ma powiązania z biblioteką libmatbus.
Linker. OK, aplikacja się zbudowała. No i próbujemy pierwsze uruchomienie. Zobaczmy, co to nam się stanęło. Co to się stanęło? Sprawdźmy. Oj, niestety. Niestety nie działa. Ale cyrk. Ale cyrk. No to jest rzeczywiście zabawne, co zrobiłem. Pomyliłem nazwy funkcji. Okej. Spróbujmy odpalić. To jest funkcja wątku, który ma stworzyć obiekt i wystartować pętlę PLC. OK. Jak widzimy, tutaj diodki się już palą, palą szybko. Zobaczmy, czy działa. Włącz, wyłącz, włącz, wyłącz, włącz, wyłącz, włącz, wyłącz. Jak widzimy, funkcja włącz, wyłącz działa, czyli ta pętla, pętla PLC engine. O, dokładnie ten PLC loop. O, dokładnie ten kawałek kodu, czyli zmiana stanu na przeciwny, działa. Możemy oczywiście teraz sobie na przykład przepisać wejście Q drugie na wyjście drugie. Czyli Q1 równa się Q0. I 0, i 1, przepraszam. Zamknijmy program. OK, zniknął. Odpalmy już zmieniony program. Tu jest dalej włącz, wyłącz, włącz, wyłącz, a to wejście się przepisuje na wejście, wejście na wyjście drugie. Te pozostałe oczywiście nie działają. Tylko wejście, wyjścia nie ma, ponieważ nie są oprogramowane. Przydałoby się teraz poinformować interfejs graficzny, że dioda ma jakiś tam stan, czyli chodzi o właśnie output change, input change. Wyemitowanie tych sygnałów. Właściwie powiadomienie grafiki, nie? Powiadomienie interfejsu graficznego. Ponieważ to jest wysyłany sygnał z PLC Engine Modbus, czyli musimy teraz przejść do PLC Triad. Zadeklarować to tak samo, dwa sygnały, takie same. Żeby przez tą klasę to też przeleciało. Zrobię tylko z inputem. Numer wejścia i status. OK. Mamy ten sygnał i trzeba w tym momencie, po otrzymaniu sygnału z klasy Triad, wyemitować go ponownie z klasy Engine do z klasy Triad, wyemitować ten sygnał ponownie. Czyli jak mamy tutaj stworzony obiekt, to tu robimy tak zwanego connecta. Connect. Connect. Signal.
PLC Engine, przepraszam, już. PLC Engine Signals. Input change i połączymy, normalnie łączyłoby się ze slotem, ale my chcemy reemitować sygnał, czyli sygnał sygnałem. This signal OK. Outputy należałoby zrobić identycznie, ale zaraz zrobimy tylko inputy. Czyli mamy triad reemitowany sygnał i przejdźmy teraz do main window H. Main window CCP. Mamy obiekt PLC, czyli connect. Adres PLC. PLC triad dwukropek input change sygnał taki adres, zrobimy to za pomocą funkcji ten i tutaj można zrobić troszkę inaczej, a mianowicie można input change, a mianowicie można dodać funkcję lambda. Int numer nr przecinek uint 8t status. I teraz musimy z tablicy diodę input. Input table i tu mamy numer, to będzie nasz indeks tej tablicy, czyli którego pola tych radio button się dotyczy. NR. Kropka. Set checket. Set checket i status będzie stat. Czyli ustaw ten na zmienną stat. OK. Skompilujmy i uruchommy. Przekazaliśmy sygnał z Modbus Engine do interfejsu graficznego odnośnie statusu inputów. Zobaczmy. Pierwszy input jest. Drugi input jest. Trzeci input jest. Czwarty input. Oj, musiałem się pomylić. Trzeci, czwarty. OK, bo to numer jeden jest przesunięty i ostatnie dwa. Siódmy i szósty. Jak widać, wszystko działa. A tak, dla dopełnienia tematu, dodajmy jeszcze odczyt wartości analogowej. Worker. Mamy wejścia, wyjścia. Zmienna analog register, PLC, read inputs mamy tutaj, skończyliśmy czytanie wejść, albo tutaj.
MB, adres 1, ilość słów 1 i adres przecinek zmiennej, do którego chcemy to wczytać. Analog register. OK, mamy zmienną odczytaną, analog register. Przejdźmy teraz do PLC. Możemy tą zmienną teraz na jej podstawie zapalić na przykład Q2, bo mamy już Q1 użyte, więc Q2. Int, czy tam float. Double zmienna analog. A co current, bo to jest current równa się analog register 20 mA, czyli 20.0 razy analog register. Analog register dzielone na 65 tysięcy, tam było 500? Chyba tak, żeby ten prąd odczytać. Zaraz sobie zobaczę. 65512 chyba, albo 16. 65516. OK. If, albo nie if, tylko Q2, to się równa prąd większy od 10 mA. Jeżeli current będzie większy od 10 mA, to wyskoczy nam ten. I teraz możemy jeszcze ten prąd wysłać. Oj, zaś nie tu wpisałem. Control. Ctrl X w PLC Lab. O, tutaj powinno być. Czyli prąd 20 mA, analog register przez 65 tysięcy, czyli od 0 do 20 przeskalowanie zakresu karty analogowej. Q2, jeżeli prąd wyższy od 10 mA. I teraz tu we write inputs. Mamy odczytany analog register. Możemy dodać jeszcze jeden sygnał, żeby wysłać to na wyświetlacz. Czyli PLC Engine Modbus. Tutaj mamy signal void analog. Analog change uint 16. Mamy sygnał PLC triad. Zrewitujmy ten sam sygnał. PLC sygnał. Ctrl C. Czyli przesłanie sygnału PLC triad H. Sygnał.
Analog Chain. Signals. Palce. OK. Main window H. Main window CPP. Oint 16 analog. Analog. No i teraz. Co tam było? Progress bar i LCD numer. UI LCD. Powtórzmy skalowanie, bo wysłałem chyba surowy register, czyli analog 20.0, 20.0 razy analog dzielone na 65516. I ustawmy wartości LCD UI, LCD numer, display prąd i UI progress bar set. Value. O, set value procent. No, zobaczmy. Czyli tak, jeżeli wszystko zostało poprawnie zrobione, czyli wszystko się przekaże, to powyżej 10 mA powinno się zapalić wyjście drugie. Ja tutaj teraz odpalę sobie zadajnik. Mamy. Niech się uruchomi program. Oczywiście wyjście działa, ale nie działa, jak widzimy, wyświetlanie, czyli mam jakiś problem z konektem. OK. PLC Engine Modbus. Zobaczmy, czy coś ten się zapaliło. Komunikaty aplikacji. Analog change uint analog. OK. PLC trad CZP. Change. OK. PLC engine modbus. Input change memory. A! Dobra, przepraszam. Modbus. Emit.
Wyemitujmy sygnał za każdym odczytaniem inputa. Może trzeba było zrobić to rzadziej, ale na pokazanie. Zamknięcie. OK. Mamy 12,6%. 16, 20 mA. 16, 18, 20. Przy zmianie, jak widzimy na wyspie I.O., miga nam wyjście Q2. I teraz tak, jest jeszcze jeden taki ten problem. Widzimy, że się na wyspie świeci bardzo dużo wyjść, nie? Przypadkowych. Oj. 16 mA, 12, 8, 4, 0. OK. Świeci się dużo wyjść, to też już zamknę na chwilę jeszcze aplikację. Tu jest problem, dlatego tak się dzieje, już zaraz to poprawimy. A mianowicie, że nie mamy wszystkich, program PLC, jak tutaj widzimy PLC Engine Modbus, obsługuje tylko i wyłącznie trzy wejścia, czyli Q0, Q1 i Q2. Te wejścia są, reszta nie jest obsługiwana, nie? Więc dlatego przyjęły takie te wartości przypadkowe, ale jest to bardzo proste do naprawienia, bo wystarczy wejść w PLC Engine Modbus tu i tu, gdzie mamy Q, zainicjować wstępnie wszystkie wejścia na 0. Wyjścia na 0. Teraz uruchommy aplikację i zobaczymy, że jak tylko aplikacja nawiąże połączenie, powinno skasować nam resztę diodek z wyspy backów, z wyspy wyjściowej. Na razie się aplikacja buduje. Komunikaty kompilatora. Chodzi o inicjalizację tablicy wyjść. O, widzimy, że wszystko zgasło. Teraz tak, pierwsze wejście powinno nam... Załącz, wyłącz, załącz, wyłącz. Drugie powinno się przepisywać. A trzecie powinno reagować na prąd. 4 mA, 8, 12 powinno się zapalić. Czyli taki mamy mini PLC napisany w Qcie, w programie C++. Z wykorzystaniem wyspy backoff działającej w protokole Modbus. To już teraz koniec. Dziękuję bardzo za uwagę. Szczęść Boże, do usłyszenia. Pa.